Nie. Czyli zapraszam do drugiej części naszego dzisiejszego warsztatu i już pewnie, żeby nie tracić czasu, udostępniam od razu, tak? Czy jeszcze nie? Tak. Tak, bo nawet, słuchajcie Państwo, i teraz spróbujemy zagrać to w całości, bez przerywania. No chyba, że jakiś wystąpi taki, jak się mówi, kiks, no zdecydowany taki po prostu techniczny, no to wtedy tak. Gościu, ty pamiętasz, którego nie mamy? Nie mamy Wiesi. Nie mamy pani Wiesi, nie mamy pani Zosi i nie mamy tej pani Grażyny, to tam wiadomo. Tak. I nie mamy teraz jeszcze Romy. No. To musimy sobie teraz, słuchajcie, taką ustalić przez moment zastępstwa, dobrze? Bo Małgosia jakby swoim głosem nie powinna aż tyle. To Gosia, ty trzymaj się te dziennikarki. Te dziennikarki. Panią Grażynę byśmy poprosili też o zastąpienie pani Wiesi, chyba że jesteście po sobie, to wtedy prosimy o zmianę głosu. Nie wiem, zaraz zobaczę, ale... Nie. Czyli gra pani zarówno Dolores, która jest pani przypisana od początku istnienia tej historii, plus dzisiaj w zastępstwie gra pani również postać Violi. Violi. Zaraz tutaj spróbujemy od początku. Czy gdzieś Viola jest po Dolores? Ja jestem jako Krystyna, ja mam bardzo mało moich kwestii. Dobrze, to pani Jadwigo, w takim razie byśmy poprosili, żeby pani zagrała to, co też pani Roma, czyli nie tylko będzie pani grała Krystyn, ale też Olivia. Będzie pani grała Oliwię. Tak. Dobrze. Pani Jadwigo, poprosimy o odgrywanie tych kwestii, które należą do Oliwii. Dobrze. Mamy obsadę, słuchajcie. I jeszcze Magda tutaj będzie Betty. Czyli Zosią. Ja tu widzę, że na szóstym slajdzie mam Viola i potem Dolores. No to sama sobie... Oliwia i Krystyn jest razem. Akurat też razem. To może ja tą Helen. Dobrze, świetnie. Helen nie. Przepraszam, Oliwie. Oliwie, dobrze. Pani Aniu, serdecznie dziękujemy. Ale co jest z Violą i z Dolores, bo to pani Grażyna miała... Pani Grażyna sobie poradzi po prostu, maseczkę proszę założyć. Zmieni głos trochę. Zmieni pani głos, tak. A Anię poprosimy o odegranie, pani Aniu, pani odegra nam Betty, tak? To nagrywamy jeszcze raz. Dobrze. Czyli nie Oliwie, tylko Betty, tak? Gosiu? Nie, bo zaraz Oliwie. Oliwie. Oliwie, przepraszam, da się pomyliłem. Oliwie, tak. A Betty kto? Betty jestem ja, Magda. Aha, dobrze. Dobra. Zobacz, jakie ćwiczenia koncentracji odbywamy teraz. Się nie pogubimy. Matka. Jakbyśmy w pokera grali. Tak. A ja, Jadwiga, będę potrzebna, czy jest już obsadzone? Obsadzone jest. Nie, Jadwiga gra Krystyn. I kogo jeszcze? I Jadwiga gra... Boże, kogo? Miałam Oliwię, ale Oliwia jest tuż po Krystyn. To tak samo pani Jadwigo, poprosimy po prostu o troszeczkę zmianę, tak panią Grażynę proszę, o zmianę, tak jak... Bo to jest dosyć... Dobrze, takim innym głosem wezmę, tak. Tak, ale to będzie pani miała bardzo ciekawe zadanie, mówię do pani Jadwigi, bo pani ma także... No właśnie. Dobra, się uda. Poczekajmy, proszę państwa, jeszcze proponuję raz, żeby tutaj to przećwiczyć, kto jest kim. Czyli dobra. Tak, ja jestem Dolores, Oliwią jest ja jestem Oliwia. Tak. No, czyli Ania. A ja miałam zostać Krystyna. No właśnie. No, Krystyn jest pani Jadwiga. Zawsze jest. Tak, ale miałam do Oliwii zmienić głos. No właśnie tak. Aha. Ponieważ... Oliwię... Cześć. Nie wiem. Proszę zdecydować. Mhm.
Poczekajcie, bo tutaj była sytuacja, że no... gdzie jesteśmy wszyscy? Że Oliwia jest obok. Że Oliwia jest przy Christine, więc tak. Dlatego Oliwią została Ania, żeby nie mówić zaraz po Christine. Tak, czyli tak. Oliwia. I tak jeszcze mamy od obsadzenia, bo mamy Betty. Tak, ja jestem Betty, czyli Magda. Dobrze. Dobra, Dolores wiemy, Oliwia jest Ania, Christine jest Jadwiga, Helen jest Magda, Lucy jest Irena, Lili jest Ania, Betty, Magda, Viola. Ja albo Viola może być pani Jadzia. Dobrze, pani Jadziu, to dobra, może Viola. Violę pani zagra. Dobra, już piszę, tak? Dobrze. Viola, Agata, no to jej nie ma, George i nowe postacie. Czyli Hipolit wiemy, jest. Laura Małgosia i Konstancja tak, jest dzisiaj. Obok. Czyli wiemy, tak? Tak. Pani Zdzisiu, znaczy pani Jadwigo, pani teraz już wie, że gra pani... Violę. Violę, dobrze. Christine i Viola, tak? Tak. Czyli już, dobra. Możemy... Dobra. Słuchajcie, zespole, jesteśmy gotowi. Uwaga, nagrywamy. Start. Pyszczki kochane, krokodylątka moje. Zobaczcie, co Hipolitek dziś dla was przygotował. Jakie dobre. Podpiń bliżej, Maciusiu. Zobacz, co ja tu mam dla ciebie. No, pięknie. Pokaż brzuszek. Pięknie. A pokaż ząbki. No pokaż ząbki, jakie ostre, jak brzytwy. Pan George się ucieszy. Zaraz przyjdzie wasz George i będzie kolacyjka. Niam, niam, niam. Halo, dzień dobry, czy mogę podejść? Dzień dobry. A kim pani jest? I skąd się pani tu wzięła? To jest prywatna posiadłość. Dzień dobry. Nazywam się Laura Kirsch, jestem dziennikarką magazynu Wesołe Gady. Dzwoniłam tydzień temu. Ach tak, przypominam sobie. Chodzi o ten wywiad z panem George'em. Proszę podejść bliżej. Pan George zaraz tu będzie. Proszę nie bać się naszych krokodyli. Są dobrze wychowane. Tak słyszałam. Bo w życiu krokodyli, proszę pani, najważniejsza jest dieta. Trzeba wystrzegać się soku z cytryny. Nasze krokodyle nienawidzą soku z cytryny. O, widzi pani? Już na samo słowo cytryna szczęki im się samo otwierają z obrzydzenia. Uwaga! Jesteście wszystkie? Jesteśmy. O, tu stańcie przy oknie, tylko nie przepychajcie się. Ale ja nic nie widzę. Poproszę o lornetkę. O, proszę. Spójrz bardziej w prawo. Widzisz tego trenera Hipolita? A, już widzę. Rozmawia z jakąś kobietą. Znacie ją? Ja nie. A kto to jest? Ja ją chyba znam z telewizji. Tak, ja też ją kojarzę z programów przyrodniczych. Jest dziennikarką i prowadzi program w Gadach. O, pani redaktor, widzę już, że nadchodzi pan George. A ta pani obok pana George'a? To jest pani Konstancja. Mamusia pana George'a. Piękna rodzina.
Prosiłem cię, mamo, żebyś nas uprzedzała o swoim przyjeździe. Ależ, syneczku, wiesz, że ja uwielbiam robić niespodzianki. Co tym razem mamusia nam przywiozła? Już ci mówię, zobacz, to jest balsam na twoje gardełko. Strunki głosowe. Otwierasz buźkę. O, tak. O, tak, szeroko. Wlewasz sobie do gardełka balsamik i troszeczkę przez chwilkę gulgoczesz. Ale co też mamusia opowiada? Jak to gulgoczesz? Normalnie. Gul, gul, gul. Po tym balsamiku będziesz miał głos jak dzwon. Ja tak lubię słuchać, jak śpiewasz. Moje krokodyle też lubią, gdy śpiewam. Momentalnie zasypiają i są spokojne, jak niemowlęta. No widzisz, mamusia zawsze wie, czego jej synek potrzebuje najbardziej. Czy ładunek z sokiem cytrynowym jest odpalony? Tak, odpaliłam go zdalnie chwilę temu. Inna wino, co powinien wylać się do basenu. I wtedy krokodyle dostaną czału? Dokładnie tak, zgodnie z naszym planem. I George zginie w ich paszczach? Peggy, nie patrz, to nie jest widok dla małych piesków, takich jak ty. Zobaczcie, George właśnie wchodzi do basenu. Podpływają do niego krokodyle. Gdybym tego na własne oczy nie widziała, nigdy bym nie uwierzyła. Życie uratował mi balsamik od mamusi. Krokodyle zasnęły podczas pana śpiewu tak nagle. Ach, zanosiło się, że chcą pana pożreć. O, idą przyjaciółki mojej żony. Czy coś ci spało? George, ty żyjesz? A dlaczego miałbym nie żyć? Ciągle mnie o to pytacie. Co się stało krokodylom? Śpią. Śpią tak spokojnie. A zwykle są takie energiczne i pełne życia. Ja może wyjaśnię. Mój cudowny balsamik. Mamo, przestań. Syneczku, znowu mi przerywasz. A tyle razy już uratowałam ci życie. Dżordżyk ma pecha. Kilka razy spadł z konika na biegunach. Mamo, no przestań. Nie przerywaj mi, bo cię zastrzelę. No, a skąd mamusia weźmie pistolet? Już ty się o to nie martw. Jak ja coś postanowię, to się musi spełnić. W życiu nie zabiłam nawet komara. Ale ciebie zastrzelę jednym strzałem i to z dużej odległości. Mówi pani poważnie. To był taki rodzinny żarcik, prawda? Oczywiście. Dobre. My się znamy na żartach. Nam można zaufać. Dobrze. Słuchajcie, teraz tak. Teraz jedna korekta. Na 9 slajdzie, jak mówi Betty śmiejąc się ha, 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 to wydaje mi się, że tej w puencie powinno więcej tych głosów śmiechu pojawić się z różnych mikrofonów, dobrze? Możemy tak zrobić, tak? Jesteście tam, jak Dolores mówi wcześniej, jesteście i panie mówicie, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Tak samo kto żyw przed mikrofonem, to się jakby nawet z daleka może trochę pośmiać.
Nie tylko Betty. Betty mówi, że widzę, haha, dobre, a tam gdzieś się śmiejemy. Jak Konstancja powie, oczywiście, to się z tego śmiejemy, dobrze? Okay. Tak. Znaczy, dobrze. Teraz tak, tam troszkę mieliśmy kłopot z płynnością przesuwu slajdów, aleśmy wybrnęli z tego. Nie ma powodu, żeby się denerwować. Ponieważ Państwo jakby w poprzednich naszych spotkaniach też za drugim i trzecim razem nagrywacie z większą pewnością siebie, z większą pewnością interpretacji, też przy okazji z trafieniem we właściwe intonacje, dlatego proponuję, żebyśmy zagrali jeszcze raz od początku. Nie. Teraz jak zagramy od początku, to pamiętajcie, żeby śmiać się razem ze wszystkimi tam na przedostatniej kwestii na 9 slajdzie. Ha, ha, ha. Czyli teraz... to wszyscy? Znaczy bez... Nie, bo mamusia powiedziała żarcik. Nie przeszkodzi, że się pani zaśmieje z własnego. No i właśnie to pole, że oczywiście, że przecież aktowałam, no jakże inaczej. Gdzie ja bym tam Dorczyka po prostu przez pupkę nawet strzeliła kapciem. Nie ma takiej możliwości. Dobra, słuchajcie, gramy, jesteśmy gotowi. Proszę Państwa, proszę o koncentrację. Uwaga, rozpoczynamy nagranie. Start. Cześćki kochane, krokodylątka moje. Zobaczcie, co Hipolitek dziś dla Was przygotował. Jakie dobre. Podpiń bliżej, Maciusiu. Zobacz, co ja tu mam dla ciebie. No, pięknie, pięknie. Pokaż brzuszek. Pięknie. A pokaż ząbki. No, pokaż ząbki. Jakie ostre. Jak brzytwy. Pan George się ucieszy. Zaraz przyjdzie wasz pan George i będzie kolacyjka. Miam, miam, miam. Czy mogę podejść? Dzień dobry. A kim pani jest? I skąd się pani tu wzięła? To jest prywatna posiadłość. Dzień dobry. Nazywam się Laura Kirsch i jestem dziennikarką magazynu Wesołe Gady. Dzwoniłam tydzień temu. Ach tak, przypominam sobie. Chodzi o ten wywiad z panem George'em. Proszę podejść bliżej. Pan George zaraz tu będzie. Proszę nie bać się naszych krokodyli. Są dobrze wychowane. Tak słyszałam. Bo w życiu krokodyli, proszę pani, najważniejsza jest dieta. Trzeba wystrzegać się soku z cytryny. Nasze krokodyle nienawidzą soku z cytryny. O, widzi pani? Już na samo słowo cytryna szczęki im się same otwierają. Do brzydzenia. Uwaga! Jesteście wszystkie? Tak. Hej, jesteśmy. Tak, jesteśmy. Tu stańcie przy oknie. Tylko wy przepychajcie się. A nic nie widzę. Poproszę o lornetkę. Proszę, proszę. Słuchaj, spójrz bardziej na prawo. Widzisz? Widzisz tego trenera Hipolita? Aha, już widzę. Rozmawia z jakąś kobietą. Znacie ją? Ja nie. A kto to jest? Ja ją chyba znam z telewizji. Tak, ja też ją kojarzę z programów przyrodniczych. Jest dziennikarką i prowadzi program o gadach. O, pani redaktor, widzę już, że nadchodzi pan George. Ta pani obok pana George'a? To jest pani Konstancja, mamusia pana George'a. Piękna rodzina. Prosiłem cię, mamo, żebyś nas uprzedzała o swoim przyjeździe. Ależ, syneczku. Wiesz, że ja uwielbiam robić niespodzianki. Co tym razem mamusia nam przywiozła? Już ci mówię. Zobacz, to jest balsam na twoje gardło, strunki głosowe.
otwierasz wózkę, o tak, szeroko. Wlewasz sobie do gardła balsamik i troszeczkę przez chwilę gulgoczesz. Ale co też mamusia opowiada? Jak to gulgoczesz? Normalnie. Gul, gul, gul. Po tym balsamiku będziesz miał głos jak dzwon. Ja tak lubię słuchać, jak śpiewasz. Moje krokodyle też lubią, gdy śpiewam. Momentalnie zasypiają i są spokojne jak niemowlęta. No widzisz, mamusia zawsze wie, czego jej synek potrzebuje najbardziej. Czy ładunek z sokiem cytrynowym jest odpalony? Tak, odpaliłam go zdalnie chwilę temu. Za 5 minut, co powinien wylać się do basenu? Wtedy krokodyle dostaną szału? Dokładnie tak, zgodnie z naszym planem. I George zginie w ich paszczach? Egi, nie patrz, to nie jest widok dla takich małych piesków jak ty. Zobaczcie, George właśnie wchodzi do basenu. Odpływają do niego krokodyle. Gdybym tego na własne oczy nie widziała, nigdy bym nie uwierzyła. Życie uratował mi balsamik od mamusi. Krokodyle zasnęły podczas pana śpiewu tak nagle. A zanosiło się, że chcą pana pożreć. O, idą przyjaciółki mojej żony. Czy coś się stało? George, ty żyjesz? A dlaczego miałbym nie żyć? Ciągle mnie pytacie o to. A co się stało krokodylom? Śpią. Śpią tak spokojnie. A zwykle są takie energiczne i pełne życia. To ja może wyjaśnię. Mój cudowny balsamik. Mamo, przestań. Syneczku, znowu mi przerywasz, a tyle razy już uratowałam ci życie. Georgik ma pecha, kilka razy spadł z konika na biegunach. No mamo, przestań. Nie przerywaj mi, bo cię zastrzelę. No skąd mamusia weźmie pistolet? Już ty się o to nie ma. Jak ja coś postanowię, to się musi spełnić. W życiu nie zabiłam nawet komara, ale ciebie zastrzelę jednym strzałem i to z dużej odległości. Mówi pani poważnie? Był taki rodzinny żart, prawda? Oczywiście. Dobre. My się znamy na żartach. Nam można zaufać. Koniec. Okej, dobrze, brawo. Słuchajcie, teraz tak. Już jest prawie doskonale. Teraz bym wszystkich Państwa poprosił, bo nie wiem, czy mieliście tej okazję wysłyszeć. Kiedy Lucy mówiła chwilę temu, to był taki godzinny żarcik, prawda? To pani dzisiaj bardzo szybko, no prawie delikatnie nawet nałożyły głosy, powiedziała oczywiście. I z tego wynika, że na naszym sprzęcie możemy tak zrobić, że jakby zmniejszyć pauzy pomiędzy osobami rozmawiającymi. Ja nie mówię o pauzach, które są wewnątrz kwestii, że ktoś się zastanawia nad jakimś słowem albo obserwuje. Ale nie szkodzi, bo mogła pani odpowiadać inni. I tak, halo, słyszysz? Nie, nic. I to bym chciał, żebyście Państwo na przykład troszkę już powiedzmy, może Pani Grażyno, cofnijmy na przykład do 7 slajdu. No, dobrze. Do 7 slajdu. I to mamy tak. Właśnie, a tu akurat przy okazji, bo to świetnie Pani Ania to zrobiła, że Dolores mówi, czy coś się stało, a Ania od razu, George, ty żyjesz, wiecie? I to wtedy widać, że one są w jednej sytuacji.
Jakby Dolores mówi, czy coś się stało, a tu jest raz, dwa, trzy, pauza. George, ty żyjesz? To mi rozbija płynność rozmawiania. Więc jakbyśmy mogli teraz już, generalnie jak najmniej pauzek pomiędzy osobami rozmawiającymi, tak? Tak, tak. Pauzy, tak, ale jak jest po kolei, to nie, bo wtedy to sprawia wrażenie rozmowy i tego, że się ludzie naprawdę znajdują w jednym miejscu. I teraz wejdźmy jeszcze na slajd 9. Nie, to proszę na 8. Na 8. Czyli oczko wcześniej. A, i teraz tak, jakby się dało pani z Dzisiu, to mamy tak. Smyczku, znowu mi przerywasz, a tyle razy już uratowałam ci życie. I teraz jakby pani mogła, pani z Dzisiu, tak. Tą kwestię powiedzieć, odwracając głowę w stronę pani Grażyny, bo siedzicie pani tam blisko, prawda? Tak, tak. I wręcz tak do Grażyny powiedzieć, jakby tak na ucho, To ja stanę z drugiej strony. Tak. Dobra. Żeby to było takie poufne. Mhm. Czyli ja stanę, to proszę przesłuchać, czy to będzie dobre, jak tu się Dzisia odwróci. Pani Dzisiu? Syneczko, to i Czarczek. Razem z kartką można się odwrócić. Syneczku, znowu mi przerywasz. A tyle razy już uratowałam. Zaraz, moment. Nie. Bo to rozumiem, że tak, syneczku, znowu mi przerywasz do syneczka, a potem tą drugą część pani Zdzisiu. Georgik ma pecha, tak? I to mówi pani dopiero po odwróceniu do mnie, tak? Mi ta próba wystarczy, pani Grażyno. Wydaje mi się, że tutaj nie przestrzeń, a interpretacja będzie decydująca. Czyli gdyby pani Zdzisia po prostu powiedziała to tak, Pani Zdzisiu, niech pani posłucha. Syneczku, znowu mi przerywasz, a tyle razy już uratowałam ci życie. Georgik ma pecha. Kilka razy spadł z konika na biegunach. Czy to mamy wszystko. Wszystkich. Do wszystkich. Taki, państwo wiecie, ale on tak ma, że spada z konika na biegunach. A tam wcześniej było syneczku, znowu mi przerywasz, a tyle razy już uratowałam ci życie. Georgik ma pecha. To coś takiego, jak słyszeliście państwo, jak teraz chwilę temu też pani Magdalena zrobiła coś takiego, że trochę tak konfidencjonalnie, jak to się mówi w teatrze. Tak, czyli tak poufnie, tak, o trenerze. Tak. Jak już jesteśmy pani Magdalena, to mi się spodobało to, że śpią tak spokojnie, było troszeczkę jakby no, wycięte nawet z Wesela Wyspieńskiego. Jak moja Komorowska mówi, a zobacz, widzisz, wszystko jest takie cicho, jesień, jasnia, prawda, a to taka burza, wszyscy się cieszą, a ja tak patrzę, śpią tak spokojnie, a zwykle są takie legiczne pewne życia. Dobra, słuchajcie, to od pierwszego slajdu, dobrze? Uwaga, nagrywamy po raz trzeci. I pewnie ostatni. Uwaga, wszyscy jesteśmy gotowi. Uwaga, start. Pyszczki kochane, krokodylątka moje. Zobaczcie, co Hipolitek dzisiaj dla was przygotował. Jakie dobre. Podpiń bliżej, Maciusiu. Zobacz, co ja mam tu dla ciebie. No pięknie, pięknie. Pokaż brzuszek. Pięknie. A pokaż ząbki. No pokaż ząbki. Jakie ostre, jak brzytwy. Pan George się ucieszy. Zaraz przyjdzie wasz pan George i będzie kolacyjka. Miam, miam. Halo, dzień dobry. Czy mogę podejść? Dzień dobry. A kim pani jest i skąd się tu pani wzięła? To jest prywatna posiadłość. Dzień dobry, nazywam się Laura Kirsch i jestem dziennikarką magazynu Wesołe Gady. Dzwoniłam tydzień temu. A tak, przypominam sobie. Chodzi o ten wywiad z panem George'em. Proszę podejść bliżej, pan George zaraz tu będzie. Proszę nie bać się naszych krokodyli. Są dobrze wychowane. Tak, słyszałam.
Bo w życiu krokodyli, proszę pani, najważniejsza jest dieta. Trzeba wystrzegać się soku z cytryny. Nasze krokodyle nienawidzą soku z cytryny. O, widzi pani? Już na samo słowo cytryna szczęki im się same otwierają z obrzydzenia. Uwaga! Jesteście wszystkie? Tak, jesteśmy. Jesteśmy. Tu stańcie przy oknie. Tylko nie przepychajcie się. Nie widzę. Poproszę o lornetkę. O, proszę. Proszę cię. Słuchaj, spójrz bardziej na prawo. Widzisz tego trenera Hipolita? Aha, już widzę. Rozmawia z jakąś kobietą. Znacie ją? Ja nie. A kto to jest? Ja ją chyba znam z telewizji. Tak, ja też. Ja kojarzę z programów przyrodniczych. Jest dziennikarką i prowadzi program o gadach. O, panie redaktor, widzę już, że nadchodzi pan George. A ta pani obok pana George'a? To jest pani Konstancja, mamusia pana George'a. Piękna rodzina. Prosiłem cię, mamo, żebyś nas uprzedzała o przyjeździe. Ale syneczku, wiesz, że ja uwielbiam robić niespodzianki. Co tym razem mamusia nam przywiozła? Już ci mówię. Zobacz, to jest balsam na twoje gardełko, strunki głosowe. Otwierasz buźkę, o tak, szeroko. Wlewasz sobie do gardełka balsamik i troszeczkę przez chwilkę gulgoczesz. Ale co też mamusia opowiada? Jak to gulgoczesz? Normalnie. Gul, gul, gul. Po tym balsamiku będziesz miał głos jak dzwon. Ja tak lubię słuchać, jak śpiewasz. Moje krokodyle też lubią, gdy śpiewam. Momentalnie zasypiają i są spokojne, jak niemowlęta. No widzisz, mamusia zawsze wie, czego jej synek potrzebuje najbardziej. Czy ładunek z sokiem cytrynowym jest odpalony? Tak, odpaliłam go zdalnie, chwilę temu. Za 5 minut sok powinien wylać się do basenu. I wtedy krokodyle dostaną szału? Dokładnie tak, zgodnie z naszym planem. I George zginie w ich paszczach? Iggy, nie patrz. To nie jest widok dla takich małych piesków jak ty. Zobaczcie, George właśnie wchodzi do basenu. Podpływają do niego krokodyle. Gdybym tego na własne oczy nie widziała, nigdy bym nie uwierzyła. Życie uratował mi balsamik od mamusi. Krokodyle zasnęły podczas pana śpiewu tak nagle, a zanosiło się, że chcą pana pożreć. O, idą przyjaciółki mojej żony. Czy coś się stało? Co? Ty żyjesz? A dlaczego miałbym nie żyć? Ciągle mnie o to pytacie. A co się stało krokodylom? Śpią tak spokojnie. A zwykle są takie energiczne i pełne życia. Ja może wyjaśnię. To mój cudowny balsamik. Mamo, przestań. Syneczku, znowu mi przerywasz. A tyle razy już uratowałam ci życie. George ma pecha. Kilka razy spadł z konika na biegunach. Mamo, no przestań.
Nie przerywaj mi, bo cię zastrzelę. A skąd mamusia weźmie pistolet? Już ty się o to nie martw. Jak ja coś postanowię, to się musi spełnić. W życiu nie zabiłam nawet komara, ale ciebie zastrzelę jednym strzałem i to z dużej odległości. Mówi pani poważnie? To był taki rodzinny żarcik, prawda? Oczywiście. Dobre, dobre. My się znamy na żartach. Nam można zaufać? Brawo. Słuchaj, super. No jesteśmy, że tak powiem, po dobrym nagraniu. Dziękuję wszystkim Państwu. Myśmy zagrali aktorsko najlepiej w trzecim, tylko w trzecim wyjątkowo pojawiły się przynajmniej u nas słyszalne takie odpływania, tak czasami bywa, takie zakłócenia na łączach. W drugim tego nie było. Pani Grażyna, ja bym poprosił, jeśli mogę, o trzecią i drugą tutaj nagranie i popracujemy nad tym tutaj. Które połączamy efektów, może troszkę przytnę pomiędzy kwestiami, takie kosmetyczne zabiegi zrobimy na tym nagraniu. Tak, to znaczy ja mam to w całości, to czy wyciąć tylko to drugie i trzecie? Znaczy, no ja też mogę być, aha, bo jest sporo. Znaczy po przerwie, na pewno po przerwie, tak, prawda? Tak, po przerwie, bo my się do przerwie robili. Tak. Pani Grażyno, teraz tak na marginesie, bo mamy ten sam program, a zauważyłem, że teraz jak na przykład to, teraz zastanawiam się nad jego wydolnością. Być może pani ma troszkę świeższą wersję, ale ja na przykład jak wrzucę dłuższy materiał, to on mi po prostu pracuje, już tak nie przerabia szybko, czyli tak jakby muszę czekać, aż się załaduje na nowo i tak dalej. Dlatego te większe, ja nie wiem jak u pani, ale u mnie jakbym wrzucił na przykład całość nagrania tego drugiego, to mogę mieć problem z wycięciem, bo musiałbym na innym programie to zrobić, bo na tym który mamy tutaj wspólnie, to widać, że on się po prostu tak trochę muli, że tak powiem. Synowie mi powiadają, że to może być kwestia Nortona, którego ja mam tak tutaj założonego i ten Norton prawdopodobnie tam skanuje gdzieś tam w tle wszystko, co otrzymuje i po prostu dlatego to jest takie nie do końca sprawne. To ja to mogę pociąć. Ja to audio potnę na... Porcję. Tak. Już taki wykrojony kawałek tego schabowego. Dobrze. Dziękuję Państwu serdecznie. Byliście wspaniali, wielcy. Doświadczenia też, bo na tym polega też nasza współpraca w tym projekcie, że słuchając siebie nawzajem, zdobywamy doświadczenia. I myślę, że nawet z wyłączeniem tego doświadczenia pracy, z nastawieniem, że to nagrywamy słuchowisko radiowe, to po prostu, gdy zwracamy uwagę na to, jakie ze sobą niosą się różne interpretacje, różnice te interpretacyjne w zależności od tego, jak mówimy, prawda? Czy wyrażamy jakieś opinie, na przykład w prostym sposobie powiedzenia jednego zdania. Możemy zawrzeć różne emocje. I to jest bardzo, bardzo też pożyteczne na życie, no bo wiadomo, że porozumiewamy się głównie słowami, mimo tych przekonań współczesnych, że jednak obraz jest ważniejszy, to jednak ciągle słowa grają główną rolę i interpretacja takich zwykłych, nawet codziennych przekazów, zresztą my to sobie możemy w życiu nawet zatrzymać na chwilę nasze rozmowy i zobaczyć, jak dalece interpretujemy różnie to samo zdanie, nie? Że ono może w różnych fragmentach dnia, życia i intencji znaczyć zupełnie co innego. A zwłaszcza jak się osoby znają dość dobrze, to jest taki przykład ciągle niemalże podręcznikowy, że jak dzieci wracają ze szkoły i ich mamy, najczęściej mamy, są zajęte na przykład pracą w kuchni i tam zdalnie byśmy powiedzieli, pytają, jak było w szkole. I dziecko odpowiada w drzwiach, nie widzą się nawzajem te osoby, mówią, okej, wszystko dobrze. Ale w zależności od tego, jak powie, tak albo mama wychodzi z kuchni, żeby zobaczyć, albo pozostaje w niej, bo wierzy po sposobie mówienia, że wszystko jest okej.
Czy nawet doświadczenia są takie, że nawet jak dziecko troszkę chce ukryć i przez całą drogę ze szkoły do domu, z nastawienia mówię, jak mnie mama zapyta, to powiem, o, wszystko dobrze, wszystko tak, zwykle wszystko dobrze, to jednak rodzic wysłyszy tą maleńką różnicę, że coś gdzieś tam się tli i zajrzy po prostu, czy dziecko rzeczywiście całe i zdrowe wróciło ze szkoły. A tak a propos, proszę Państwa, czasami też korzystam z internetu, nie ukrywam tego, i natrafiłem tam ileś lat temu na taką poradę, jak zapytać dziecko powracające ze szkoły, żeby usłyszeć właściwą odpowiedź. I tam natknąłem na takie 11 zdań, które są w zastępstwie zdania, jak było w szkole. Bo podobno jest tak, jak pyta się, jak było w szkole, to nie ma żadnej odpowiedzi. Znaczy, okej, i koniec. I wybrałem sobie takie zdanie, które wypraktykowałem w domu i tam przez jakieś tam, nie wiem, 2-3 razy nawet było to, że tak powiem, owocne. Mam nadzieję, że teraz ty się nic o tym nie dowie. Bo tam jedno z tych propozycji była, co się dowiedziałeś innego w ciągu tych kilku godzin, czego nie wiedziałeś o 8 rano. Zresztą jakie to świetne. Ktoś wraca ze szkoły, a rodzic go pyta, co wiesz teraz, czego nie wiedziałeś o 8 rano. I na przykład odpowiedź, no właściwie to dowiedziałem się o współrzędnych na geografii, ale czy mnie to interesowało, trudno powiedzieć. A zresztą to jest inna, zupełnie inna rozmowa, czyli porcja wiedzy dostarczana codziennie w szkole zachęca do tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nauczyłem się w ciągu tych kilku godzin pobytu w szkole czegoś zupełnie dla siebie nowego. I to jest jedno z 11 pytań, które należy zadawać zamiast pytania, jak było w szkole, bo na to pytanie zawsze odpowiedź jest OK. Natomiast jakby ktoś chciał się dowiedzieć prawdy, ja na przykład też to spraktykowałem coś takiego, że o podróżach na przykład, nie? Teraz pan Włodek, akurat mam tu pana na wizji, to panie Włodku, nie to, że zapytam pana, ale jak pan się znowu z nami pojawi, to zapytam, można by zapytać panie Włodku, jak się zmieniło pana myślenie o życiu sprzed tego czasu, od tego czasu dzisiaj licząc, a teraz był pan na urlopie na przykład, nie? Ja mogę państwu, to może byłoby zbyt prywatne, ale mogę państwu powiedzieć, jak się moje myślenie zmieniło podczas tygodniowego pobytu nad morzem, byliśmy z żoną, to jest bardzo szybko się człowiek, że tak powiem, dokształca. Pod wpływem przyrody, nie wiem, szum morza, czegokolwiek i po prostu czegoś tam nie wiedziałem w życiu, jak się dowiedziałem właśnie tam na miejscu. Także pani Irenie, panu Włodkowi życzę po prostu właśnie takich wakacji. Jadwidze, przepraszam, ale pani Irenie też przy okazji. Wszystkim państwu życzę, że jak się spotkamy znowu za tydzień, tym razem we wtorek, tak? Pani Grzyno, o 13. We wtorek o 13, czyli wracamy. Nie zadam państwu to pytanie, ale gdzieś w duchu zadam, co się nowego dowiedzieliście przez ten tydzień życia. Pani Ireno, my się będziemy odzywać w sprawie tego, co pani nam przysłała, tego, no tam podziałamy i za kilka dni się odezwiemy. Jesteśmy ja nad morzem. Ja nad morzem chcę właśnie nagrywać ten fragment, który się dzieje nad morzem. Tak. To wykorzystałem, zmieniłem ten kosmos, bo doszedłem do wniosku, że tam będę miał naturalne dźwięki, wszystko i żadnych podkładów nie będzie potrzeba. Tak. Wystarczy normalna rozmowa. Widzę, że na plaży. O tym, to wydaje mi się, że dzisiejszy pies był idealny tutaj przed Anią. Czyli jakbym teraz na przykład włączył efekt psa, to on nie zadziałałby chyba tak właśnie, jak jakby z jednego nagrania pochodzi, bo w zasadzie tak, za każdym razem, za każdą próbą, jak pan troszkę inaczej tego, bo to pan, panie Włodzimierz, robi psa. Tak. Tak, jestem podzielony. Ja się sprawdziłem. Taki komentarz był, nie wiem, czy właśnie zauważyliście. Jak on się tam trochę rozwinął, to ten komentarz był bardziej taki uciszający go, a jak tylko był taki sygnalny, to też był inaczej. Czyli pani Ania, jak aktorka słuchała po prostu, co ten pies naprawdę chciał powiedzieć. Tym razem chciał powiedzieć. A jak bo on pewno był przerażony, ja to wyczułam. Właśnie, tak. A gdybyśmy wstawili na przykład nagranie, tak jak do tej pory robiłem, to pani nie miałaby kontaktu z tym, rozumiecie państwo? I to ucho słuchacza mogłoby wysłuchać, nie? Że jest efekt, na który bezpośrednio nie odpowiada właścicielka psa. A dzięki panu Włodkowi, że zrobił na psa. Czy ja się mylę jeszcze? Przepraszam, że zabieram państwu czas w tym momencie, a czy się mylę, bo teraz w tym trzecim nagraniu ja słyszałem krokodyle. Albo mam o mamy, albo ktoś próbował, nie wiem, czy pan, panie Włodku, próbował coś tam nam krokodylowego, czy pan Henryk?
Nie, nie, ja psa robiłem, postawiłem sobie zdjęcie kota, żeby było bardziej naturalne. No i to jest właśnie ta sztuka teatru, słuchajcie. Dobra. A ja z kolei chciałam zrobić kilka kroków, żeby to powiedzieć, za każdym razem na krzesło wpadało. Mi się to podobało. Ja to wziąłem za takie otwarcie okna. A ja, jeśli można, to chciałam coś Państwu powiedzieć. Ja miałam taką nieodpartą chęć uczestniczenia dzisiaj, cały czas. I wyszłam na spotkanie, okazało się, że jest zatrzymanie komunikacji. Nie wiadomo, ile by to trwało, więc szybko zadzwoniłam, że niestety nie zdążę. I prędko wróciłam tutaj. Tak samo może być następnym spotkaniem, że ja zrobię ze swojej strony wszystko, żeby uczestniczyć. Nie odwołuję. Na pewno tak się stanie. A to wygląda. Pani Jadwigo, super. Świetnie. Zaczarowałam. Bardzo nam miło w takim razie. Słuchajcie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Małgosiu, Panie Marku, serdecznie dziękujemy. Będę tutaj pracować nad tymi nagraniami audio. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I już się cieszymy na następne spotkanie z George'em i jego historią, która jest dla nas na razie nadal tajemnicą. Ale jak ja tylko będzie. Przecież myśmy w ogóle nie wiedzieli, że będzie Hipolit, prawda? Który... Nie widzieliśmy, no. Hipolit jest względny w tej chwili już. I balsamik. Tak. Pani, już mogę powiedzieć, że pani już dzisiaj nie będzie mogła być, czyli Konstancja znowu musi wypaść ze scenariusza. Tak się szczęśliwie złożyło, że Konstancja niespodziewanie przyjeżdża, więc może tym razem wyjechać. Tak jest. Wróciła do domku wróciła. A ja jeszcze zauważyłam, że imię Maciej się spodobało. Ale jak już mówimy, to są takie rzeczy, teraz na przykład ta opowieść z kolei, pani odpowiedziała, pani Wigo, przypomniała mi słuchowisko pani Ani. Scenariusz, właśnie tak, pani, tak. Prawda? To z tym takim nagle... Uśmiech losu. Że mogę zupełnie zmienić plan życia, bo coś, komunikacja nie zadziałała, spóźnienie pociągu i tak dalej. Nie, takie rzeczy się zdarzają. Ale rzeczywiście teraz sobie uprzytomniłem, że Maciuś się nie wziął znikąd. A wydawało mi się, że to... Wymyśliliśmy go sami, Maciusia, no. Tak. Poza tym, to się też powiem, bo też chyba przypadkowo włączyłem nazwisko jej koleżanki tutaj. Kurczę, nie wiem, co teraz z tym zrobić. Ale gdzie? No, Kirsz. Nie nazwałeś tak ktoś swojego? Nie, to ty wymyśliłeś, ja wiem, tylko podobało mi się, zobaczcie, Laura Kirsz. To jest takie nazwisko, nie? A też jest tego, jakby nie zapożyczyłem sobie. Nie, to bym ci powiedziała, no to. A chcę Państwu powiedzieć, że to jest jedno z trudniejszych zadań, żeby myśleć imiona i nazwiska postaci. No tak, myśmy się bardzo żeśmy się natężali, żeby te imiona były też... no jakoś tam dalekie od polskich imion, a jednocześnie nie wymowie. Bo w kabarecie to jest prosto, bo mówisz, że ktoś jest krokodylowicz, no to czy w takich leciuteńkich scenariuszach. To bardzo łatwo, bo to można zrobić takie nazwiska od przymiotów i tak dalej. Ale to powinno być prawdopodobne. Na skronikach są anglojęzyczne. Tak. Bo to zawsze dobrze robi. A poza tym Państwo też w pewnym momencie już talentami tak. Narzucacie nam sposób rozmawiania z bohaterami. Wiem, Gosiu, bo to... Państwo już... Musimy się zagnać, przepraszamy. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.